Cześć, melduje się Kobikowski. Dzisiaj będzie to, co tygryski lubią najbardziej, czyli mniejsze konstrukcje, mocno osadzone w naszej rzeczywistości. Mało tego, nasz dzisiejszy bohater, czyli Renault FT, jest bardzo szczególnym i ważnym czołgiem w historii broni pancernej, ponieważ był pierwszą maszyną o klasycznym układzie, który był w późniejszych latach tylko rozwijany i udoskonalany aż do czołgów nowoczesnych. Jest to również pierwszy zestaw z nowej serii Kobi poświęconej I wojnie światowej, albo inaczej Wielkiej wojnie. Kobi bezbłędnie czyta trendy, bo ostatnio Wielka wojna mocno zaistniała w świecie rozrywki elektronicznej za sprawą gry z serii Battlefield. Zapraszam na recenzję tego francuskiego klasyka z klocków Kobi. Zaczynamy od rzutu okiem na instrukcję, bo tu będzie mi łatwo pokazać nowe elementy, jakie znalazłem w tym zestawie. Mi się wydaje, że troszeczkę Kobi tutaj przesadziło z tym wiekiem 6+. Mi się wydaje, że to powinno być 7-8+. Raczej, choć młodsi tutaj budowniczowie oczywiście z drobną pomocą starszej osoby powinni sobie poradzić, tak? Słuchajcie, budowanie tego zestawu to była czysta klockowa poezja. Bardzo mi to pomogło tutaj w tym tygodniu, tak żeby odprężyć się po tym ciężkim tygodniu. I teraz tak, konstrukcyjnie fantastyczne. Zobaczcie, teraz tak, tu mamy taki nowy ciekawy element. Zobaczcie, takie wyprowadzenie kątowe, jednostudowe, bardzo cenne. Wszystko tu jest czyściutko, jasno pokazane, poradzimy sobie. Tu mnie, oj, słuchajcie, ta cała sekcja tej płozy, czy też tego ogona, no to po prostu jest coś fantastycznego. Dużo przydatnych elementów i to, wiecie, w większych ilościach raczej. Teraz tak, tutaj zobaczcie, podobnie taki kątowy klocuszek, jakby jednorzędowy, ale w dół idą dwa study. Dzięki temu, to naprawdę niedużą, bardzo funkcjonalną, fajną wieżę się udało zrobić. No, to jest to, co Wam chciałem pokazać głównie. Naprawdę fantastyczna i instrukcja, cała konstrukcja na ogromny plus. A w ten sposób ten piękny model wygląda już po zbudowaniu z klocków. Słuchajcie, tym razem nie oberwie się figurce, bo ostatnio figurki tam ode mnie dostawały w recenzjach. Ten tutaj czołgista francuski jest po prostu fantastyczny. Rzućmy sobie te okiem na nadruk na torsie. Jest bardzo dobry, tutaj mi się trafił w dodatku. Jest nie tylko ładny, ale trafił mi się dobry egzemplarz. Bardzo ostro nadrukowany, wszystko jest prościutko, ładne kolory, taki stonowany tutaj w bereciku, lornetka, rewolwer. Co prawda to jest jeszcze ten stary rewolwer, który wydaje mi się troszeczkę ma rękojeść taką za dużą, ale jest ogólnie bardzo, bardzo, bardzo dobry tutaj jest. I można go wsadzić prawie w całości do wieży. Nie wiem, czy znajdziemy czas na to. Od razu przechodzimy do tej pięknej konstrukcji. Słuchajcie, będę używał dużo tutaj takich właśnie wypełniaczy słownych w stylu piękny, fantastyczny, bo po prostu jestem zachwycony tym modelem. Budowało się to wszystko gładziutko, przepięknie. Wiadomo, było troszeczkę trudniejszych momentów tutaj, bo spasowanie tego to jest, wymaga to precyzji pewnej. Tak samo jak złożenie tych najwęższych gąsienic, to jest dosyć sporo takiej precyzyjnej, manualnej roboty, ale da się to bez problemu zrobić. W tym momencie może wspomnę o tym właśnie, o co mi chodziło z tym klasycznym układem. Taki został to niby zapoczątkowany przez Renault FT. Otóż, słuchajcie, jakbyśmy postawili sobie tutaj obok, nie wiem, Leoparda 2 a 5 na przykład, 2 a 6 bez różnicy, to jakbyśmy sobie tak schematycznie rozrysowali pewne najważniejsze komponenty tych obu czołgów, to wyszłoby nam, że to są, że jest tak samo po prostu. Zobaczcie, mamy gąsienice, tutaj w dodatku napędzane w obu czołgach napędowym jest tylne koło, tutaj to zębate. W niektórych czołgach oczywiście jest inaczej, z jasnych względów. Tutaj właśnie, tutaj kołem napędowym jest to tylne. Zobaczcie, kierowca siedzi tutaj z przodu kadłuba. Tu są wizjery jego.
w przedniej części kadłuba, za nim jest dowódca, a nad nimi jest tutaj obrotowa wieża, silnik z tyłu. Więc jakbyśmy sobie w ten sposób to rozrysowali, to w Leopardzie jest tak samo, tylko że tam jest jeszcze więcej członków załogi, bo tutaj dowódca pełni również rolę celowniczego, nie ma tutaj ładowniczego, jest tylko dwóch członków załogi, a oczywiście w Leopardzie jest tego dużo więcej. Więc jeżeli chodzi o ogólny układ czołgu, to jest pierwszy taki, nazwijmy to, nowoczesny czołg. Ta koncepcja później była tylko rozwijana i udoskonalana. W ogóle na Rano FT wzorowali się inne państwa. Zresztą był to produkt eksportowy, który zakupiło też wiele państw i to przez wiele lat był podstawowy czołg, że też nawet taki pierwszy podstawowy czołg innych państw. Tak? Polska też użytkowała te czołgi do II wojny światowej włącznie. Oczywiście już one nie miały takiej ważnej roli, bo na początku II wojny światowej już były grubo przestarzałe. Teraz przejdziemy już do omówienia sobie tego modelu. Jestem, jak już powiedziałem, zachwycony tym, jak to zostało zbudowane. Zobaczcie, tutaj na przedzie rzuca nam się w oczy taki bardzo ładny nadruk. On jest, to jest taki trzyczęściowy nadruk, który został, te trzy klocki ze skosami były ładnie zapakowane w osobnym woreczku. Widać było, że ten nadruk był nanoszony właśnie dokładnie na te trzy klocki razem, tak? Pewnie osoba odpowiedzialna za nadruk, domyślam się, wsadza te trzy klocki w jakąś tam maszynę i wykonuje ten nadruk w jednym cyklu, nie? Żeby to wszystko było ładnie spasowane i jest ładnie spasowane. To były takie klapy, tutaj, którymi domyślam się również w prawdziwym czołgu tutaj otwierała się ta klapka z przodu z tym przednim wizjerem i wtedy chyba wychodził kierowca, tak się domyślam. Tutaj fajnie zrobiony, zobaczcie ten dziobek. Tutaj oczywiście jakby koła, te przednie koła były inaczej zamontowane, bo one tu były na takim widelcu z tej strony, no ale tutaj jakby dla pewnego uproszczenia i to fajnie jest zrobione, tak zobaczcie, jest wycieniowane, to te klocki z ośką są w kolorze czarnym, więc tak jakby ich trochę nie widzimy, więc bardzo fajnie to jest tutaj przedstawione. Tak, tutaj zobaczcie, mamy te całe podwozie, bardzo, bardzo fajnie odzorowane. Tu jest tak, zobaczcie, z tych groszków zrobiona taka sprężyna. To fajnie widać, bo mamy taki na przykład ładny film z takiej parady Wojska Polskiego, gdzie został pokazany odrestaurowany Renault FT i tam właśnie widać, jak to wszystko ładnie pracuje. Można sobie, zachęcam, jeżeli ktoś tego nie widział, to zachęcam do wyszukania sobie, wystarczy wpisać chyba Renault FT parada Wojska Polskiego, czy jakoś tak, na pewno można łatwo to sobie znaleźć. Tak, z przodu właśnie, no zobaczcie, w kolorze zielonym teraz mamy to koło z pancerów. Tak, bardzo ładnie tutaj się spisuje, chociaż być może nawet w tej skali, o skali jeszcze zaraz powiem, bo tutaj zrobiłem pewne wyliczenia, to koło powinno być nawet chyba trochę jeszcze większe. No ale Kobi w tym momencie nie ma jeszcze, wiecie, większego koła. No, trudno sobie wyobrazić, żeby były, wiecie, co koła, co ileś tam zębów, tak, do dyspozycji. Mam nadzieję, że kiedyś tak będzie, ale dajmy Kobi jeszcze trochę czasu. Tutaj zobaczcie, była cała taka belka, w ogóle to jest świetnie zamontowane, są trzy elementy, to jest tak jakby lufa czołgowa, tu mamy takie te dwa elementy też bardzo fajne, cenne, no, będzie się przydawać, to się będzie w innych miejscach. Tu była taka belka z większą ilością małych kółek takich podporowych, a tu była właśnie ta sprężyna, która to podpierała z przodu. Jeżeli chodzi o koła jezdne, to mamy tutaj takie troszeczkę oszustwo. Ja całkowicie to takie w cudzysłowie oszustwo, albo inaczej uproszczenie, według mnie jak najbardziej uzasadnione i sensowne, które idealnie się sprawdza tutaj w rzeczywistym zastosowaniu. Że zobaczcie, te wałki tutaj, one nie są tak jak na przykład w TKS-ie zamontowane na ośkach, tylko na tych klockach takich z kątowym wyprowadzeniem na bok. Są zakontrowane od góry, więc można dociskać czołg. Sprawdzałem, bo się trochę martwiłem o to. Czołg jeździ fantastycznie.
Nie ma mowy o żadnych problemach, nic tu się nie haczy. Z tyłu mamy to już lepiej znane oczywiście koło od Kobi. Więc generalnie ta to jest sekcja tego podwozia jak najbardziej na plus. Zresztą minusu tutaj w tym wozie wiele nie ma. Tu mamy takie skrzynki, domyślam się, narzędziowe, zasymulowane. Tutaj moglibyśmy jeszcze coś dorzucić, bo tu mamy taki zwykły klocek. Moglibyśmy jeszcze zrobić jakieś wyprowadzenie sobie w bok, w tym miejscu tutaj. I tu jeszcze widziałem na modelach, na przykład z gry World of Tanks, są takie też to jakieś jeszcze większa ilość detali można by zrobić. Ale naprawdę jestem, nie mogę wyjść z podziwu, jak fajnie Kobi odwzorowało tutaj te wszystkie kształty i prawie doskonale zrobiło proporcje, tak jak wychodzi z moich obliczeń, tylko model jest troszeczkę za szeroki. Tak? On powinien być w tej skali, powinien być troszeczkę węższy, ale tutaj rozumiem, podyktowane było to tym, że potrzebne było wiele detali na kadłubie. Zobaczcie, dzięki temu mamy tutaj, możemy sobie jeszcze zajrzeć i mamy imitację jakichś elementów z silnika, a tutaj kapitalnie odwzorowaną tą taką, ten ogon, czy też tą płozę ogonową. Tu jeszcze taki łańcuch przerzucony, domyślam się, że jeżeli trzeba coś tam holować, to można wtedy taki łańcuch odczepić i tam doczepić właśnie to, co ma być holowane. A sama płoza była potrzebna do tego, żeby ułatwiać temu niewielkiemu czołgowi przejeżdżanie na przykład przez rowy piechoty. Bo zobaczcie, silnik był umieszczony z tyłu, właściwie dokładnie nad tym tylnym kołem. W związku z czym środek ciężkości był przesunięty bardzo do tyłu. Teraz tak, wyobraźmy sobie, że on najpierw jest tutaj rów, nie? Na początku się tak bardzo nie zagłębia, dlatego właśnie, że ten środek ciężkości jest z tyłu, więc tu powinien gładko na tą drugą krawędź wjeżdżać, a żeby się nie zapadł później pomiędzy te... O, żeby się łatwo nie zapadł do tyłu, tak? To jest ta płoza i dzięki temu on już później sobie przejeżdża do takiego punktu, w którym może przejechać przez rów. To na pewno powodowało, że ten teoretyczny rów, jaki był w stanie ten czołg przejechać, był dużo szerszy. Bardzo mi się to podoba, sposób, w jaki to zostało tutaj zbudowane. Coś pięknego. Zobaczcie, tu mamy nadrukowane oznaczenie. Taki biały kwadrat z rąbem czerwonym. Chyba to jest karo, bo widziałem też chyba, jak przeglądałem zdjęcia w internecie, to widziałem też podobne z pik, z symbolem pik, to na pewno. Tutaj rura wydechowa, łopata w miejscu, w którym powinna się jak najbardziej znaleźć, bo widziałem coś takiego. No i słuchajcie, wieża to jest naprawdę majstersztyk, który do niedawna nie byłby możliwy. Ale dzięki temu, że teraz Kobi ma nowe elementy, to wszędzie dało się wyprowadzić detale i jeszcze w środku mamy, słuchajcie, miejsce na figurkę. Tutaj taki, zobaczcie, jest zasymulowany ten taki bardzo wydatny garnek, jaki znajdował się na wieży. To jest jak najbardziej... On oczywiście był całkowicie okrągły, nie? Ale tutaj jest uproszczenie, okrągły jest tylko z przodu. Nie ma problemu. Bardzo fajnie to jest z przodu, ten cały zespół tego uzbrojenia, karabino i armaty, chyba 30 parę milimetrów. To była taka krótka armata. Oczywiście to przede wszystkim pociski odłamkowo-burzące, funkcja wsparcia piechoty. Zresztą wtedy jeszcze chyba nie było mowy o jakichś tam, wiecie, przeciwpancernych czy coś takiego, bo to były początki dopiero. Zobaczcie, tutaj te elementy znane z samolotów, pięknie wykorzystane do tego, żeby tą wieżę, tak wiecie, spowodować, żeby była taka bardziej okrągła. Coś pięknego. Jeszcze kilka słów o efektywnej skali, jaka tutaj wyszła w firmie Kobi. Z moich tutaj nieprofesjonalnych obliczeń wynika, że na długości mamy skalę około 1 do 28, na wysokości mamy skalę około 26,5, a na szerokości, właśnie tutaj mamy duży rozjazd, wychodzi mi 1 do 23,5. Czyli z tego widać, że
jest za szeroki ten pojazd. W tych, wiecie, w tych gabarytach mniej więcej, nie? On powinien być troszeczkę węższy, jeżeli już byśmy byli dokładnie przy tych rozmiarach. Tak, uśredniając, wychodzi zatem około skala 1 do 26 i powiem, że to jest tak, że spokojnie możemy ten czołg postawić przy innych tych standardowych czołgach Kobe, jakie przeważnie mają taką pływającą skalę w okolicach 1 do 27, do 28. Natomiast no widać, że on jest chyba troszeczkę za duży, tak? Powinien być mniejszy przy tych czołgach. Na przykład, no nie wiem, co tutaj mamy obok. Zobaczcie, tutaj mamy LT czeski, ten Panzer 38T, nie? No to zobaczcie, to on, ten Renault FT powinien być jeszcze ciut mniejszy. Dobra, ale to są takie wszystko, wiecie, na oko i... No ale wiadomo, nie są to modele do sklejania co do tam, wiecie, milimetra. To są nasze zabawki z klocków, które oczywiście mają wyglądać jak najlepiej, ale możemy troszeczkę to oko przymrużyć. Podsumowanie. Powiem krótko, jest to model absolutny 10 na 10. Nie znalazłem tutaj żadnej takiej, wiecie, istotnej wady. Daję naprawdę z czystym sumieniem najwyższą możliwą rekomendację. Jeżeli z jakichś powodów, na przykład, nie wiem, ktoś nie chce, ktoś nie interesuje go temat I wojny światowej stricte, no to przecież ten model był też używany na początkach II wojny światowej. Jeżeli ktoś tam, wiecie, zawęża swój, że tak powiem, obszar zainteresowań do II wojny światowej. Natomiast, jeżeli na przykład kogoś w ogóle nie interesuje ten model, no to jest to obowiązkowa i tak pozycja ze względu na źródło tych bardzo takich ciekawych, drobnych części konstrukcyjnych. W tym też zupełnie nowiutkich, których ja widziałem po raz pierwszy. A więc bardzo, bardzo Wam polecam ten model. Już niedługo, słuchajcie, no już zbliża się Mark 1. Już chyba do mnie jedzie nawet, więc niedługo, pewnie za tydzień, możecie się spodziewać Marka 1. Trzymajcie się, cześć!